Parlament Ukrainy odrzucił inicjatywę przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w dniu wyborów prezydenckich 25 maja. Deputowani stwierdzili, że głosowanie nie może odbywać się pod lufami karabinów, a na wschodzie Ukrainy trwa akcja antyterrorystyczna przeciwko separatystom. W Doniecku trwają przygotowania do referendum nad oderwaniem regionu od Ukrainy. Samozwańcze władze liczą, że weźmie w nim udział ponad 3 miliony osób. W mieście raczej spokój. O tym, że sytuacja nie jest normalna, świadczy jednak decyzja Kijowa o zamknięciu lotniska. Zgodnie z nakazem Państwowej Służby Lotnictwa, ruch samolotów na lotnisku w Doniecku jest tymczasowo wstrzymany. Wszystkie informacje na temat aktualnego statusu lotów są dostępne online na oficjalnej stronie lotniska. Być może wstrzymanie lotów to zapowiedź ewentualnej operacji powietrznej wojska nad miastem. Kijów kontynuuje akcję antyterrorystyczną w Słowiańsku. Otoczeni separatyści trwają na stanowiskach. Ludowa milicja Donbasu nie podda się. Będziemy walczyć do samego końca. Żaden z chłopaków z milicji nie planuje dezercji i tego nie zrobi. Sytuacja na wschodzie Ukrainy jest napięta ze względu na nastroje ludności, która jest pod silnym wpływem prorosyjskiej propagandy, oświadczył szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Walentyn Naływajczenko poinformował o dotychczasowych wynikach operacji. Zabitych zostało blisko 30 ciężko uzbrojonych bojowników. Ich grupy w mieście Słowiańsk zostały rozbite. Szef SBU nie ma wątpliwości. Na wschodniej Ukrainie operują rosyjscy żołnierze. Zastosowanie inozemnych wojskowych z Rosyjskiej Federacji. Są tam żołnierze z Rosji, z terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i lokalni przestępcy, którzy nielegalnie posiadają broń i strzelają do naszych ludzi. Te informacje dowództwo operacji antyterrorystycznej przekazało podczas zamkniętego posiedzenia parlamentu. Nie podano strat sił rządowych. Wcześniej mówiono o 4 zabitych i 20 rannych. Operacja przeciwko separatystom toczy się powoli, by uniknąć ofiar wśród cywilów, stwierdził minister obrony Michał Kowal. Pierwszy wariant. Mamy dwa warianty. Albo zetrzeć daną miejscowość z powierzchni ziemi, powiesić tam niebiesko-żółtą flagę i złożyć meldunek o wykonaniu zadania. Albo zrobić to, co robimy. Stopniowo blokować dywersantów i terrorystów i nie dopuścić, by w działania bojowe zostali wciągnięci cywile. Pytanie, jak w tej sytuacji przeprowadzić wybory prezydenckie. Ich wagę zdają się dostrzegać przywódcy europejscy. Jeśli zaplanowane na 25 maja wybory prezydenckie na Ukrainie nie odbędą się, to kraj ten pogrąży się w chaosie i grozi mu wojna domowa. Kijów szukał dziś sprzymierzeńców na spotkaniu szefów dyplomacji Rady Europy w Wiedniu. Oczekujemy silnego stanowiska Rady Europy, które będzie wsparciem dla ukraińskich wyborów prezydenckich. Stanowisko Rosji nie pozostawia złudzeń. Już nie tylko Krym, ale cała Ukraina to według szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa domena Rosji. Unia Europejska w swoim czasie podjęła decyzję o oderwaniu Ukrainy od Rosji. Widzimy, co z tego wyszło. Ławrow radzi władzom Ukrainy, by wycofały wojsko ze wschodu kraju. Byłoby czymś niezwykłym przeprowadzenie wyborów na Ukrainie, gdy wojsko jest wykorzystywane przeciw części ludności. Kijów deklaruje chęć kolejnych rozmów w Genewie na temat rozwiązania kryzysu. Chce jednak, by Rosja zaakceptowała planowane wybory prezydenckie. Rosjanie, wydaje się, mają jeszcze cały szereg możliwości rozgrywania sprawy ukraińskiej. Wydaje się, że zdefiniowali to jako cel swój strategiczny. Przygotowują się do wyborów majowych na Ukrainie w ten sposób, żeby zdestabilizować teren i pokazać, że te wybory są nielegalne. Jeśli się tych wyborów nie uda przeprowadzić demokratycznie i swobodnie i niezależnie i tak jak to odbywa się w krajach demokratycznych, no to jednak po prostu Ukraina będzie musiała pójść w kierunku zmiany systemu politycznego. A w naszym kraju trwają wspólne ćwiczenia jednostek polskich, kanadyjskich i amerykańskich. Spadochroniarze z Kanady i Stanów Zjednoczonych ćwiczyli dziś operację powietrzną. Jesteśmy tu, by prowadzić szkolenia z naszymi polskimi partnerami. Byliśmy sojusznikami przez ostatnie 15 lat. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen ostrzegł w jednym z wywiadów, że Rosja nie ogranicza swoich roszczeń tylko do Ukrainy, lecz dąży do odbudowy strefy wpływów na wzór strefy sowieckiej. Instrumentem tej polityki jest destabilizacja krajów będących w polu zainteresowania Kremla.
Warto dodać, że dotyczy to także Polski.